Prawda Futbolu, witamy serdecznie, łączymy się z Łazienkowskiej. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Ja rozumiem, że analizujemy Legię już co kilka godzin, a kolega Gołaszewski nie może w ogóle spać. Dziennikarz piłki nożnej i Prawda Futbolu Ekstra. Witamy serdecznie z Legii. Fajny plan, co? Mieliśmy na słoneczku co prawda być. Ale był problem z energią. Tak, z energią elektryczną. Tu też nie jesteśmy podłączeni, ale widać i słychać. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, to jest live, w którym mamy bardzo dużo czasu i bardzo dużo informacji chcieliśmy wam przekazać. Na bazie tej konferencji, którą tutaj wysłuchaliśmy przy Łazienkowskiej, ale też poprosiliśmy Bogdana Cisaka o research poczynań Gonzalo Feijo. Chciałbym, żeby to był live Prawda o Feijo, tu i teraz. Oczywiście te demony przeszłości, one go dopadły w czasie tej konferencji. Taka jest rzeczywistość. Kilka pytań dotyczyła jego trudnych spraw. On oczywiście chciał te trudne sprawy zagospodarować na dzień dobry w tym swoim oświadczeniu, ale siłą rzeczy dziennikarze muszą dopytać się pewnych szczegółów. Ja bym powiedział tak, żeby nigdy w historii ta konferencja w takim duchu nie przebiegała jak dzisiaj z Gonzalo Feijo, on musi na tym stanowisku Legii zachować najwyższą odpowiedzialność. Tutaj nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Tak, ja to sobie gdzieś wczoraj na chłodno to wszystko analizując, to miałem takie wrażenie, że Zbigniew Jakubas dał Gonzalo Feijo szansę. Dał szansę zaistnienia w poważnej piłce, natomiast Jacek Zieliński dał Gonzalo Feijo życiową szansę. No i teraz Gonzalo Feijo ma wszystko w swoich rękach, w swojej głowie, w ogóle no, on jest panem tego losu i dzisiaj mówił kilkukrotnie, podkreślił to, wiem, że słowa to jedno, a czyny to drugie i cały czas uciekał do tego, że nie słowa, lecz czyny. No i on naprawdę dzisiaj widać było po nim, że on jest świadomy tego, jaka jest wokół niego otoczka i jak patrzy na niego wiele osób, no i on chce po prostu pokazać, że tak naprawdę no jest to sytuacja, którą chce zmienić, tak, i żeby tych głosów po prostu negatywnych wobec niego było coraz mniej. Panów bardzo serdecznie, nawet Poznań tu się melduje, czy też WLKP. Wiesz, co na panów trzeba mieć. WLKP, witamy. Sytuacja czasami w Lechu też wymyka się spod kontroli. Ja pamiętam kiedyś, jak zatrudniono parę Ulatowski, Araszkiewicz. Było tak. Także słuchajcie, natomiast tutaj chyba to nie ten przypadek, bo nie jest to asystent, to jest człowiek z rynku. To ja tutaj, słuchajcie, przygotowaliśmy bardzo wiele konkretów, chcieliśmy dzisiaj wam pokazać kilka cytatów dotyczących Gonzalo Feijo, czy z dzisiaj, czy też takich faktów z przeszłości. Natomiast bardzo mi się zrzuciło, przygotowując ten live, będzie z nami też za chwilę Adrian Stawski, z którym przeanalizujemy sposób gry i za chwilę w ogóle się z nim połączymy, bo to też pewnie może kibiców Legii. Od tego zaczniemy. Ja tylko jeden cytat pokażę, mianowicie: Gonzalo Feijo zawsze był na mojej liście, oświadczył dzisiaj Jacek Zieliński. Czyli rozumiem, że on pracując wcześniej, a już pracując na stanowisku dyrektora sportowego Legii, uznał, że to jest jeden z najciekawszych trenerów, którzy są w Polsce, którzy są potencjalnie do Legii. Zawsze użył słowa, to wiesz, to strasznie mocno. Później się poprawił, że od dawna był na mojej liście. Okej, no to ale ja zakodowałem, tak, że nie, zawsze. Tak, ale nie, bo ja też mam zapisane, okay, że zawsze. No, myślę, że każdy klub w Ekstraklasie mniej więcej na bieżąco prowadzi sobie taki ranking trenerów i w tym rankingu, w tej liście są też trenerzy, którzy mają pracę w tym czasie i to też nie jest nic dziwnego. Tak. No, tu się zdarza się podkupienie czasami trenera. Ale to rzadko. Właśnie kiedyś musimy zrobić takiego live'a na temat wykupienia. Jak będzie jakieś znane podkupienie, tak? Jak będzie znaczące podkupienie, bo wiesz co, tak jak na przestrzeni lat, to tak, Maciej Skorża wykupiony przez Wisłę Kraków z Groklinu, Jacek Magiera wykupiony z Zagłębia Sosnowiec przez Legię Warszawa i Ireneusz Mamrot wykupiony przez Jagiellonię Białystok z Chrobrego Głogów. To są takie trzy nazwiska, ci przychodzą, które mi przychodzą teraz na szybko do głowy, ale a propos jeszcze tych słów, no to Gonzalo Feijo jest trenerem, o którym, jeżeli, to on dzisiaj też to powiedział, Gonzalo Feijo takie zdanie: co do trenerskich moich umiejętności, nie słyszałem, ktoś miał jakieś uwagi, on coś takiego powiedział dzisiaj. Słuchajcie, to jest życia i twórczości Gonzalo Feijo. Dzisiaj wrócimy, rozliczając wszystko od A do Z, natomiast rozliczmy go taktycznie, pomoże nam tym trener Adrian Stawski. Adrian, witam cię, słyszymy się? Tak jest, słyszę. Bardzo się cieszę.
Bardzo się cieszę. Tutaj... Jak odbierasz tą konferencję? Okej. Słucham? Jak odbierasz tą konferencję Gonzalo Feo? Czy miałeś okazję posłuchać? Tak, no uważam, że bardzo fajna, treściwa konferencja, rzeczowa bardzo. Myślę, że więcej plusów po tej konferencji niż minusów. Dobrze, a powiedz mi, jak ty patrzysz, bo komentowałeś mecze Motoru Lublin. Czy można z tych meczów coś wyciągnąć w kontekście tego, jak będzie grała Legia Warszawa pod wodzą Gonzalo Feo? No to na pewno, bo co by nie było i co by nie powiedzieć, aczkolwiek nie podpiszę się pod słowami Matiego Borka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, którego bardzo lubię, że tutaj Gonzalo jest najlepszym trenerem pod względem taktycznym, jeśli chodzi o Polskę, bo no trochę skrzywdziłby Marka Papszuna i wielu, wielu innych trenerów to przede wszystkim. Ale tak, na pewno Motor miał swój styl, w określony sposób grał. Ja chwaliłem ten zespół bardzo po pierwszej rundzie, gdzie aczkolwiek zdarzały się takie mecze jak z Tychami, z Wisłą. Do tego meczu były zespoły przeciwników. Też Znicz Pruszków pokazał, jak zneutralizować dobre strony Motoru Lublin. Także dużo plusów, ale też były też mecze, tak jak i z Polonią Warszawa, gdzie w drugiej połowie uważam, że taktycznie bardzo słabo to wyglądało. I to mówię tak naprawdę z tym, że ten Motor bardzo mi się podobał w wielu, wielu spotkaniach, właśnie pod względem taktycznym, wykorzystywanie półprzestrzeni i tak dalej, ta praca Bartka Wolskiego, który tam jest takim wodzirejem, który właśnie w te półprzestrzenie też wchodził w tym systemie 1-4-3-3, w którym Gonzalo tak jakby się poruszał. Czasami też zmieniał ustawienie podczas spotkań. Tak między innymi było z Polonią Warszawy, gdzie w drugiej połowie trochę obniżył zespół i to nie było też dobre posunięcie, także to nie jest tak do końca, że nie wiadomo jaki geniusz, bo u nas w Polsce bardzo szybko tak jakby pomniki się stawia, później szybko je zwala, bo fantastyczna robota, ja nie powiem, że nie, no ale co ma powiedzieć taki Skrobacz, który zrobił dwa awanse z rzędu, to później dzisiaj w Realu Madryt na to wychodzi, jest super taktykiem. Skrobacz, w klubie, w którym nie było pieniędzy. Pamiętajmy jedną rzecz, Motor Lublin to był zespół drugoligowy, który dysponował olbrzymim budżetem, jeśli chodzi o te progi drugoligowe. Pamiętajmy, po kim on też wziął ten zespół, po trenerze, który wcześniej prowadził 4 mecze w Kaliszu. Także to był trener bardzo młody, też niedoświadczony i ja uważam, że tam kto by nie wziął wtedy, nie obrażając tutaj trenera absolutnie, bo to nie jest jego wina, że ktoś go zatrudnił wtedy w tym klubie, to prawdopodobnie wielu trenerów by wyciągnęło ten Motor też do przodu. Aczkolwiek podobał mi się Feo, że miał swój styl, że w określony sposób grał. W dużo meczach naprawdę, tak jak z Lechią Gdańsk w grudniowym meczu, gdzie wygrali 1-0, to taktycznie zagrali naprawdę super, ale też mówię, zdarzały mu się te mecze gorsze też i z Rzeszowem po rundzie. Słabiej to też po przygotowaniach, bo ja zawsze też uważam, że trenera trzeba też ocenić, umieć ocenić po tym, jak jest po tej zimie, gdzie samemu przygotowujesz zespół, jak to później funkcjonuje, no po zimie to średnio też wyglądało i dlatego też nie wiem, czy dlatego trener tam zrezygnował po tych remisach z Łęczną, przegrana ze Stalą Rzeszów, z Katowicami 2-0, także te wyniki też były różne. Pamiętajmy też, że w Motorze w pierwszej lidze też miał 4 porażki pod rząd. Oczywiście brawa też dla niego, że potrafił to wyprowadzić z kryzysu, bo to też się dobrego trenera po tym poznaje. Także ja Gonzalo naprawdę się robi z trenera, który dzisiaj zrobił awans z drugiej do pierwszej, gdzie takich trenerów jest mnóstwo i też robili kolejne Banasik, inni trenerzy polscy, że dzisiaj się robi nie wiadomo jakiego taktyka i trenera, który wszystko potrafi, a polscy trenerzy to tak jakby troszeczkę z tyłu. Ja trochę tak w obronie tych polskich trenerów też
Słyszałem wczoraj. Absolutnie, absolutnie. Druga sprawa rzeczywiście, jeśli chodzi o Gonzalo. Od jednego, słuchajcie, od jednego z dziennikarzy słyszę, że dajcie jeszcze powiedzieć, że pracowitość i tak dalej. No, jak Piotrek Stokowiec mówił o pracowitości, to się z niego śmiali, że tam przesadza, że siedzi w klubie i tak dalej, tak? Ja sobie nie wyobrażam, że albo dawać jako atut, że po ostatnim meczu wsiada w samolot, jedzie na staż. Ja tak robię od lat. Inni trenerzy też to robią, o tym się nie mówi i to mnie trochę denerwuje, że pobijamy trochę tych polskich trenerów. Ja gratuluję Gonzalo Feio, że dostał taką pracę marzeń, można powiedzieć, w wielkim klubie, z wielkim potencjałem, z wielkim budżetem. Ale też uważam, że mimo wszystko bardzo mocno skrzywdzili Marka Papszuna, nie zatrudniając go, bo uważam, że to by był idealny trener na Legię Warszawa. To jest takie moje zdanie, aczkolwiek mówię też pajam dużą, dużą taką sympatią do Gonzalo, bo ja go naprawdę chwaliłem w tych meczach z motorem, słuchaj, który grał. Słuchaj, to jest dogłębna, bo opiera się też na meczach, które komentowałeś, obejrzałeś i fachowym okiem oceniałeś. Powiedziałeś o taktyce 1-4-3-3. Wiem, że trenerzy ostatnio mówią o strukturze, prawda? Czy to jest to samo, struktura i taktyka? Jakbyś mógł wyjaśnić, bo może kolega z licencją UEFA-C to wie, ale jakbyś mógł mi nakreślić, czy taktyka i struktura to jest to samo, czy mogę dalej stosować słowo taktyka, mówiąc o ustawieniu zespołu? Tak, to znaczy to nie do końca, bo ustawienie to jest ustawienie i samym ustawieniem się nie wygra spotkania. Teraz będąc nawet u Nenada Bielicy na stażu, to właśnie bardzo dużo o tym rozmawialiśmy i też taktyka, struktura, ustawienie w systemie 1-3-5-2, który Nenad Bielica preferuje, a Xabi Alonso 1-3-4-3 i oni się też przygotowywali pod względem taktycznym, to gdzie presuje, kto doskakuje, w jakim sposób, gdzie co jest zamykane. To jest taktyka. Taktyka to jest przemyślany sposób walki, oparty oczywiście o zasady fair play z przeciwnikiem, no i masz po prostu oszukać tego przeciwnika, a struktura, ustawienie to jest po prostu ustawienie. No, samo ustawienie meczów się nie wygrywa. I te pomysły trzeba powiedzieć, że motor miał trener Gonzalo i pod tym względem go będę chwalił, ale też nie w każdych meczach. W wielu meczach też uważam, że popełnił błędy. A powiedz mi, Adrian, ja chciałem dopytać cię o szczegóły. 4-3-3. Często trenerzy wybierają taki podstawowy wariant, którym się posługują. Czy można powiedzieć, że, bo nie chciał dzisiaj zdradzić Gonzalo Feio, czy będzie trójka, czy czwórka obrońców. Wiemy, że trener Runajcz teraz stosował trójkę. Kiedyś zaczynał w Legii z czwórką, ale kiedyś zmienił to i był bardzo konsekwentny później w tej trójce i grze wahadłami. Nie chciał tego zdradzić, bo rozumiem, że Dawid Szwarga zawsze miałby od razu jakiś wniosek dotyczący Rakowa i sobotniej konfrontacji pomiędzy Rakowem i Legią. Rozumiem, że to ma być zaskoczenie, czy wyjdą trójką, czy czwórką, czy będą wahadła, czy też po prostu boczni obrońcy. No, ja uważam przede wszystkim, że no, trener Feio jest trenerem bardzo oryginalnym i on będzie chciał na pewno na swój sposób pograć, nie będzie chciał kopiować tutaj chyba tak mi się wydaje, systemu z trójką w obronie. On preferuje, dobrze się w tym czuje w systemie 4. Na pewno nie jest mu obcy system z trójką, no bo pracował przecież z wybitnym, ja dzisiaj to powiem, wybitnym trenerem Markiem Papszunem, którym sam nieraz się pojedynkowałem, jeszcze będąc w Bytowie na pierwszoligowych boiskach i zawsze przygotowania przeciwko tej drużynie to było coś fajnego, coś fantastycznego. I też uważam, że Gonzalo mimo wszystko będzie miał swój styl, będzie miał swój system gry i ja myślę, że to będzie 1-4-3-3 mimo wszystko. No ale zobaczymy. A powiedz mi, też powiedział takie zdanie dzisiaj na tej konferencji, że właśnie nie chce tłumaczyć się czasem, że trenerzy czasami publicznie mówią o tym czasie, którego potrzebują, a on uważa, że każdego dnia można się poprawić i w imię tej poprawy jakby on, rozumiem, chce narzucić takie wymagania w stosunku do drużyny, rozumiem, od pierwszego meczu. Trzy treningi, a jeszcze mówisz ewentualna zmiana ustawienia, tak? Tej struktury, tak? Która jest możliwa. No jeszcze z takich atutów, które trzeba wymienić, to na pewno jest trenerem odważnym. Ja myślę, że tutaj od samego początku będzie chciał
No też nie oszukujmy się, no ma zespół stworzony z bardzo dużego budżetu, zawodnicy, którzy są bardzo inteligentni i oni tak naprawdę nie powinni mieć żadnego problemu ze zmianą systemu z czwórki na trójkę, bo jeśli trener nieraz też przecież Koszalinianie też czasami gdzieś tam czwórką też chyba próbował też grać, także oni są przyzwyczajeni, no przecież nie są z jednego klubu i grali w takich systemach też w innych klubach i dzisiaj myślę, że to nie jest wielki problem nawet w 3 dni o swoich zasadach tych najważniejszych, a przecież wiadomo, że ta jakość to też na końcu wygrywa. Jasne. Paweł, jakieś pytanie jeszcze? Do trenera Stawskiego. Z trenerem Stawskim się w piątek będziemy widzieć przy okazji meczu Fortuna pierwszej ligi o godzinie 18 na Polsacie. Akurat na Polsat Box Go, więc nie, ale Adrian, tak jeszcze nawiązując do pomysłu Gonzalo Feio, to mi pierwsze co przychodzi do głowy, intensywność, znalezienie pomysłu na konkretnego rywala, bo było dużo takich meczów, gdzie to Motor narzucał swój styl gry, ale było też kilka takich, gdzie Motor po prostu sposobem potrafił wygrać. I tu chyba się co. A czy Motor grał bardzo intensywnie, jak na pierwszą ligę, którą komentujecie? Tak, ale to też nie w całym spotkaniu. Też czasami było tak, jak z Polonią właśnie Warszawa, gdzie pierwsza połowa bardzo mocno, bardzo wysoko presowali, a w drugiej połowie gdzieś tam oddali grę i teraz nie wiem, czy to było akurat zamierzone, czy to było po prostu też z tego, że oni po prostu no, zabrakło gdzieś tam im sił, ale ogólnie no, chce grać intensywnie, nawołuje do tego, żeby wysoko wychodzić, to nawet gestykulacje podczas meczu. To jest inteligentny człowiek, to żeby było jasne, no ma swoje demony, z którymi musi sobie, tak, no bo ja jeszcze w szkole, także muszę z czego żyć, nie? Także muszę powiedzieć, że na pewno sobie pod tym względem poradzi. No, dostaje Mercedesa, wsiada w Mercedesa albo może Ferrari, może powiem, jeśli chodzi o warunki tutaj polskie. No tak, ale ja to mówię dlatego, że często mówię, pomija się tych trenerów jak właśnie Skrobar. Nawet Piotrek Tworek, który byłem z nim na stażu, no przecież on z Wartą zrobił fenomenalny wynik w Ekstraklasie, wprowadził ich do Ekstraklasy, później 5. miejsce. No ale jakoś on dzisiaj pracy nie ma od 2 lat i propozycji jakieś tam ma, nie wszystkie korzysta, nie wszystkich tam powiedzmy się też zgadza z tym planem takim na zespół i może tej pracy dlatego też nie bierze. Ale uważam, że jest wielu naprawdę bardzo dobrych trenerów i jakoś tak mi mówię tego Marka, to przynajmniej bardzo, bardzo szkoda, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, życzę sukcesów samych Gonzala. Adrian, to jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj mówiłeś o tym, że byłeś na stażu w Unionie Berlinu na Bielicy. To nazwisko Bielicy dzisiaj padło w czasie tej konferencji prasowej Gonzalo Feio. On mówił w kontekście swojej kary, że ona jednak była bardzo dotkliwa. Zobaczmy, jak został ukarany Nenad Bielica, a przecież on jakby zaatakował piłkarza w czasie meczu Bundesligi. Jak ty odbierasz Nenada Bielicę? Czy można porównywać porywczość tych dwóch szkoleniowców? Taki sposób bycia na ławce trenerskiej, czy to jest... Absolutnie, absolutnie. Uważam, że to był jakiś tam jednorazowy wybryk, ale też no, trener oczywiście nie ma prawa dać się sprowokować piłkarzowi, bo to nie było tak, że to Nenad Bielica tam gdzieś zrobił taki ruch, on zrobił w momencie, gdzie zawodnik Bayernu no, też się bardzo brzydko zachował, aczkolwiek no, nie powinien takich rzeczy robić i żaden z nas takich jako trener to powinniśmy być zawsze... Oni piłkę na aucie się Tak, on zatrzymał tą piłkę, złapał, a ten chciał mu wyrwać i po prostu tak to wyglądało. Oaza spokoju na ławce rezerwowych, bo przecież ja byłem u niego w Dynamo Zagrzeb też wcześniej, gdzie grał w Lidze Mistrzów, gdzie zdobywał mistrzostwo. O nim mówili ludzie w samych superlatywach, że to jest przeczłowiek. Nawet sprzątaczki Dynamo Zagrzeb mówiły, że jest wspaniałym człowiekiem. Tutaj w Unionie Berlin to samo. Widziałem, jak zawodnikom nie szło przeciwko Bayerowi Leverkusen, gdzie
gdzie po prostu gdzieś tam piłki tracili i tak dalej. On ani razu nie krzyknął na nich, nie osłabił swojego zespołu, wiedząc, że się mierzą naprawdę z tuzem Bundesligi, bo niesamowicie ten Leverkusen gra. Ja jestem pod wrażeniem w ogóle całej tej struktury grania i tego. Jest portret Xaviego Alonso w najnowszym tygodniku Piłka Nożna, także zachęcamy. No, kto lubi taktykę, to niech sobie Leverkusen ogląda i sobie analizuje, bo jest po prostu rewelacyjny to, co Xavi zrobił, to nie jest przypadek na pewno. Jeszcze jedną rzecz podkreślę i to taka dla Gonzalo też. W takim klubie pracować jak Legia Warszawa, to trzeba być top topów, uważam, bo to jest najlepszy klub w Polsce. No, wiadomo z jakim budżetem i ile mistrzostw i tak dalej, to top topów trzeba być. Teraz nawet Nenad Bielica tłumaczył na, chociaż mimo, że Xabi Alonso zna niemiecki język, ale tłumaczył podczas konferencji trenerowi z niemieckiego na hiszpański. Też kilka języków zna ten Nenad Bielica i taka klasa bije od niego, że to jest masakra. A mi się na przykład bardzo nie podobało, jak Gonzalo Feo po meczu z Polonią Warszawa mówił na temat trenera Smalca. Ja rozumiem, że to są gierki trenerskie i tak dalej, ale ja uważam, że tak, w takim klubie pracować to trzeba być top topów i tyle. I naprawdę dzisiaj patrząc na cały rynek trenerski w Polsce, to jeśli ja bym decydował, to bym wybrał Marka Papszuna, bo on nigdy nie dał się nawet sprowokować. On oprócz tej mentalnej rzeczy, zresztą ja z Pawłem Frelikiem rozmawiałem na ten temat, z którym raz chyba w finale się tam rozmawiałem. Tak, ale to tam, tak, akurat to była taka pojedyncza, ale to w ferworze gdzieś walki, ale na żadnej konferencji prasowej on nigdy nie obrażał, przynajmniej ja sobie nie przypominam, drugiego trenera, mówiłby też spokojnie, no taka duża klasa od niego zawsze biła. A powiedzcie jeszcze jedną rzecz, bo tutaj było nawiązanie do tych żółtych kartek, czy w ogóle zachowania w stosunku do sędziów, o tak bym powiedział. Gonzalo Feo powiedział, że dostał tylko 3 żółte kartki w 3 pierwszych meczach. Dwie z GKS-em Katowice chyba bezpośrednio. Tak. I później się mocno uspokoił, już był bardzo grzeczny, bo go też obserwowałem, czy nie dostał. W ogóle powiedział, że wiesz co powiedział Adrian na tej konferencji, że on jest stawiany za wzorzec na szkoleniach sędziowskich, tak, taką ma informację. Jak go odbieracie, jak komentujecie na co dzień, komentowaliście na co dzień mecze Motoru? Znaczy ja jeśli mogę powiedzieć, to nie widziałem też jakichś takich złych zachowań w jego wykonaniu. Widać, że patrzył bardzo analitycznie na to spotkanie, coś tam gdzieś tam zapisywał. Też no, widziałem, że po pierwszej połowie schodząc to zawsze zamyślony gdzieś tam i ten zespół na drugą połowę też często wychodził lepiej nastawiony, ale też bywały też mecze, no jak u wszystkich trenerów, bo też żeby tak nie było, że gdzieś ja gdzieś umniejszam mu w jakichś tam sprawach, ale prawda jest taka, że rzeczywiście w niektórych meczach było tak, że nawet kibice tam mieli pretensje, że w tych drugich połowach, że w pierwszej zawsze bardzo intensywnie, zawsze ten pressing, a w tych drugich połowach to nie wyglądało zawsze tak, jak oni by chcieli, pewnie jakby trener chciał, ale tutaj mówię, to będzie miał też naprawdę bardzo dobrych zawodników, będzie wymagał tej intensywności i uważam, że sobie poradzi w tym klubie. No, to co jest... to znaczy poradzi sobie? Jak patrzysz, 7 meczów, 21 punktów do zdobycia, no tutaj trener Jacek Zieliński przyznał, że no tym celem jest jednak no podium, czyli zachowanie ciągłości w europejskich pucharach. Ja rozumiem, że ta decyzja o zwolnieniu Kosty Runajicza no wiązała się z tym zagrożeniem w przekonaniu, rozumiem, dyrektora Zielińskiego, możliwości zdobycia miejsca kwalifikującego do Europy. No, uważam, że jakiś tam cel w tej trójce, to myślę, że na tyle jest dobry też zespół, na tyle też pobudzi tutaj Gonzalo zawodników, no, że oni są w stanie tak naprawdę wygrać każdy mecz. No, ja tak uważam, że no Legia naprawdę ma dobrych zawodników. Ja wiem, że odszedł Śliszcz czy Muci, tak, ale no, mimo wszystko to jest i tak no, dobra kadra. Wiadomo, że tutaj ja bym w ogóle trenera Kosztę Runajicza nie obwiniał za to, co jest, bo został zwolniony po 3, uważam, bardzo dobrych meczach, które oglądałem, a wcześniej
miał słabsze mecze i tam ileś z rzędu bez wygranej nie został zwolniony, a tutaj po naprawdę trzech niezłych spotkań, bo z tą Jagiellonią to był tam moment jakiś tam gorszy, ale też dużo dobrego w tym spotkaniu było. No myślę, że sobie poradzi, bo to jest dobra kadra. No zobaczymy, jak zawodnicy go kupią przede wszystkim, bo to jest różnie. No są zawodnicy tacy, co pójdą za trenerem od razu w ten pomysł, a niektórzy będą musieli się po prostu przez jakiś czas przekonać, czy to nie jest na bajerze. No ja dlatego też tak, słuchajcie, powiem, bo też dużo czytam i tam kiedyś Gonzalo Feijoo fajnie powiedział taką rzecz, że najlepszym transferem jest trening, nie? No i ja taką książkę ostatnio czytałem, jeszcze przed tym, jak on to powiedział, Intensity, to jest po angielsku książka Jurgena Kloppa, asystenta Holendra, który to właśnie użył i to jest nawet tam gdzieś na górze napisane na książce jako taki cytat w tym. I trenerzy takie rzeczy czasami używają, a to tak naprawdę to też nie są ich słowa, a dziennikarze to podchwytują i to jest cytat, to jest coś pięknego. No ale wystarczy trochę poczytać i się wie, skąd się takie rzeczy bierze. I też taki apel mam cały czas, że kurczę, z tego Michała Probierza też często się śmiali, jak on bronił polskich trenerów. Ja nie mam takiego CV jak Michał Probierz, z którym się bardzo dobrze znam. Tam nieraz z nim rozmawiałem nawet na ten temat, ale on kiedyś nawet powiedział, że jemu łatwiej by było w Barcelonie być trenerem niż w polskim klubie. I ja się pod tym podpisuję. My naprawdę czasami z nas się robi, że my mamy być czarodziejami, a to tak do końca nigdy nie jest. Patrząc nawet ten Leverkusen, fantastyczna praca taktyczna tutaj trenera Szabiego Alonso, ale też patrząc, jakich on ma zawodników, to jest pod ten styl gry dobranych, to jest też praca całego klubu, o którym się też zapomina, o tych ludziach, którzy ściągali. Tak? Ja dzisiaj można dużo rzeczy mówić na temat Kołakowskich w Arce Gdynia, ale kto stworzył ten zespół w Gdyni, że tacy zawodnicy tam grają w taki sposób, ja nawet rozmawiając. Coś się wyciszyło. Nie, wyciszył trener na chwilkę, okay. Żeby nie było. No. Tak, ja rozmawiając nawet tutaj właśnie z tym, z Nenadem Bilicą, no to są, to oni mają podobne sprawy, czy Pep Guardiola, który mówił, że pracując w Southampton, on by też nie walczył prawdopodobnie o mistrza. I ci ludzie, którzy są z boku, którzy ściągają tak dobrych zawodników, to też jest praca całego pionu szkoleniowego w danym klubie. To nie jest tylko tak jakby trener wyciąga, bo to mój klub. Fajne powiedział słowo akurat Gonzalo, że nigdy to nie będzie mój zespół, to będzie nasz i tak dalej. No to też może to ujął, że praca nad sukcesem to jest też praca też innych ludzi. Akurat tym wygrał i to mi się też podobało w jego w tej jego konferencji prasowej. Adrian, bardzo dziękujemy za ten występ, który scharakteryzował w wielu aspektach Gonzalo Feijoo. Także dziękujemy za dzisiejszy udział w tej transmisji, którą teraz będziemy kontynuować z Pawłem. Dziękuję Ci, wy widzicie się. Dzięki bardzo. Cześć, tak jest, cześć. Do zobaczenia. Cześć Wam. Cześć. Konkretny Adrian w wielu aspektach nawiązał do, ja też tak sobie myślałem, my, ale akcentowali to my, trener Jacek Sieliński i Gonzalo Feijoo. Jak ty odbierasz tą relację między nimi, mowę ciała, bo widać było dużą odpowiedzialność po Jacku Zielińskim, duże takie zmęczenie na twarzy, chyba te ostatnie dni były bardzo intensywne dla niego, ja to też rozumiem, są takie momenty w życiu, że rzeczywiście to zmęczenie, tą odpowiedzialność widać i trudno się dziwić. Czy wziął na siebie jeszcze większą presję przy tej decyzji? Chociaż on też powiedział, znaczy, mówił Jacek Zieliński, że ta decyzja chodziła mu po głowie od kilku tygodni, czy nawet miesięcy powiedział, tak, coś właśnie takiego. Wydaje mi się, że przy poprzednim rozdaniu w Legii Warszawa, jeszcze zanim Jacek Zieliński został dyrektorem sportowym, to Kostar Uniajić w październiku by już nie był trenerem Legii Warszawa, bo 4 mecze z rzędu przegrane, do tego porażka w Alkmaar w europejskich pucharach, no i naprawdę wtedy Kostar Uniajić wpadł w kryzys. Jacek Zieliński
analizował, bardzo często opiera się na tych statystykach. Do mnie trafia ta jedna, o której dzisiaj Jacek Zieliński powiedział, czyli 25 punktów w 19 meczach, to nie jest średnio 1,37, 1,31. Aha. 1,31, tak? Tak, 1,32, okay. No tam jest 31 i 5 kolejne, więc 1,32. Jeżeli zaokrąglamy do tej, do wyższej, tak, więc to jest liczba, która myślę, że mega trafia, bo 1,32 punktu na mecz, to przemnóżmy sobie razy 34 kolejki, to jest... No, wiesz co, trafia i nie, bo ja ci powiem tak, troszeczkę w Polsce też nie było czasu, bo widziałem, była ogromna presja, żeby tych pytań było dużo, a zarazem, rozumiem, wyczerpujące odpowiedzi. Roko, przy takiej średniej punktowej Legia od 1 października by miała 44 punkty. Jasne, natomiast chodziło mi o coś innego, że polskie kluby nie są nauczone wychodzenia z kryzysu z danym trenerem, któremu się ufa. Bo to zaufanie, zobacz, jak trudna ale była dla zaufanie, ale jak, zobacz, jak trudna była dla Jacka Zielińskiego ta kwestia przedłużenia jednak kontraktu. Prawda? No to była bardzo trudna kwestia. Ale to uważasz, że co, że Kostar Runiewicz nie dostał czasu na wyjście? Ja uważam, że błędem było przedłużenie kontraktu. Rozumiesz, że jeśli nastawiasz się na dwuletnią pracę z danym trenerem, to pracuj z nim dwa lata, nawet jakby ktoś miał go kupić, to trudno. To takie rzeczy się w futbolu czasami zdarzają, ale kalkulujesz, że po dwóch latach wystawiasz mu rachunek. A w Legii wracasz ciągle i wciąż... Po roku mu wystawiono rachunek, tak naprawdę, w sensie... O, tak, ale wiesz, o co chodzi, że na koniec pierwotny kontrakt był dwuletni. Ja uważam, że Legia cały czas popada w taką chęć zatrudniania trenera na dłuższą metę, a życie to weryfikuje. To po co takie rzeczy robić? To lepiej podpisywać na dwa lata. Zobacz, to dotyczyło Jacka Magiery, to dotyczyło Aleksandra Wukowicza, który po wicemistrzostwie Polski miał przedłużony kontrakt. To po co takie rzeczy robić? I teraz tak samo Kostar Runiewicz, zatrudniony na dwa lata. No oczywiście Jacek dzisiaj Zieliński powiedział, że była ta presja innych propozycji. No ale wiesz, że czasami trzeba wytrzymać taką presję innych propozycji dla Kosty Runiewicza, tak? Bo teraz rynek też zweryfikuje, bo ty chciałeś zadać pytanie, ale rzeczywiście to było ta konferencja już niestety dobiegła końca na temat rozwiązania tego kontraktu. Tak, Piotr Kamieniewski wczoraj pisał na temat tych ustaleń pomiędzy stronami, czyli Kostar Runiewicz będzie miał to wypłacane jakoś w ratach, ale też trzeba pamiętać, że Kostar Runiewicz, no wydaje mi się, że raczej długo na nową pracę czekać nie będzie, bo to jest po prostu dobry trener. Trener, który ustabilizował Pogoń w czołówce, który z Legią doszedł do wicemistrzostwa Polski, który z Legią zdobył Puchar Polski, Super Puchar, Puchar Polski, który z Legią zagrał w europejskich pucharach, wyszedł z grupy, kiedy pamiętam, bo widziałem, że wiele osób na Twitterze gdzieś wrzucało screeny mojej miny, kiedy byłem w meczykach na losowaniu. Roko, no sam też jak zareagowałeś, kiedy Legia trafiła do grupy z Aston Villą, z Alkmaar i z Zrinjski Mostar, no to mówisz, mówisz tak, 6 punktów ale ze Zrinjski, znasz moje zdanie, ja wczoraj i 3 może gdzieś się uda urwać. Ale prawda? Znasz moje zdanie, ja uważam, że Runiewicz był najlepszym trenerem w Polsce w 2023 roku. Nie potrafimy wychodzić z kryzysów, Legia nie chciała wychodzić z kryzysu, trener Zieliński, on się też hamował, prawda? Powiedział, Runiewicz nie było rozwoju, był regres, natomiast hamował się, bo powiedział takie zdanie, że nie chcę za dużo mówić. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie wyświetlić jedno zdanie, które tutaj przygotowałem. Nie potrafiliśmy ustabilizować naszej gry na przestrzeni kilku meczów, ba jednego meczu. Była jedna połowa bardzo dobra, a druga słaba. No to jest konkret, który słyszymy z ust dyrektora Zielińskiego i ja się mogę podpisać pod tym konkretem. Myślę, że sam Runiewicz by się podpisał pod tym konkretem, bo mecz z Jagiellonią moim zdaniem był bardzo dobry w wykonaniu Legii do przerwy, a po przerwie był słaby. Ale to wynikało chyba też po prostu z planu trenera i okazuje się, że ten plan był zły, czyli pierwsza połowa ofensywna, druga wychodzimy i szukamy swoich szans po kontratakach. Przynajmniej ja to tak odbierałem, że jednak ja wczoraj to też mówiłem na Prawdzie Futbolu Ekstra, że był, że akurat Jagiellonia Białystok to jest taki zespół, który też w ataku pozycyjnym się dobrze czuje. Akurat gola strzeliła po kontrataku, bo ta akcja no to Imaz do Marczuka, tak? Marczuk nawinął Kapładiego, wyłożył piłkę i Imazowi jeszcze podniósł głowę. Naprawdę świetnie się zachował, skrzydłowy Jagiellonii. I tak naprawdę ten mecz z Jagiellonią to jest dla mnie, ja wczoraj też to powiedziałem, takie, taka
Historia Kosty Runiajcia w Legii Warszawa. Początek niemrawy. Jagiellonia, pamiętasz, miała sytuację. Marczuk w drugiej minucie bodaj zmarnował stuprocentową sytuację. Później Legia przejęła kontrolę, zaczęła grać lepiej, stworzyła sobie sytuację. To jest cały, powiedzmy, ten sezon poprzedni i pierwsza część sezonu obecnego do końca września. Awans do europejskich pucharów, ten szalony mecz w Szczecinie, szalony mecz z Górnikiem Zabrze tutaj. No i później jednak to już był taki... Okej, słuchaj, liczby o tym mówią, to co mówisz, 19 meczów, 25 punktów, średnia 1,32, natomiast tą średnią, to jest też paradoks tej historii, że Runajcz zaczął poprawiać w ostatnich meczach, prawda? Tak, to prawda. I to też pokazuje, że ta decyzja gdzieś musiała kiełkować w głowie Jacka Zielińskiego dłuższego czasu. On zresztą dzisiaj, Jacek Zieliński, został zapytany o to, a co by było, gdyby Legia dowiozła to 1-0? No wiadomo, żeby nie zmienił to trenera. Z Jagiellonią, ja nie wierzę, żeby zmienił wtedy trenera. A wiesz trenera. Co, zobacz, mi przyszło wczoraj do głowy, tak zastanawiałem się. Po trzech się. Zwycięstwach rzędu, 9 punktach, nie zmieniłby wczoraj, trenera, to może mówić co chce, ale ja tak nie wierzę. Rozmawiałem wczoraj z Piotrkiem Kamienieckim, kiedy ostatni raz Legia zmieniała trenera w takich okolicznościach przyrody, że generalnie drużyna no, osiągała w ostatnim czasie takie w miarę zadowalające wyniki. Tak? No tu mówimy o trzech ostatnich tygodniach. Mi się przypomina Jan Urban i zastępujący go Henning Berg. To był sezon chyba 13-14, kiedy tak. Urban był na pierwszym, na pierwszym miejscu w tabeli i został zwolniony w jego miejsce przed Henning Berg. Henning Berg też wydaje mi się, że jednak Legię rozwinął na wielu płaszczyznach. I to był wtedy też ruch, któremu wiele osób się dziwiło, bo no, rzadko kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że trener lidera nie sam się podaje do dymisji, tylko po prostu jest zwalniany. Tak? I to tutaj też gdzieś mi ta historia chodziła po głowie, bardzo, bardzo ciekawa. No tu patrząc na ostatnie wyniki o tych trzech, to musimy mówić, że fakt jest taki, że na przestrzeni tych trzech meczów 7 punktów to jest wynik, myślę, że bardzo dobry. No ale trzeba pamiętać jednak to, że Legia już w tym roku straciła punkty z Puszczą Niepołomice, że Legia straciła punkty w Kielcach, że Legia przegrała z Widzewem. I tych rzeczy się nawarstwiło, że Legia z Molde, no pamiętasz, jak oglądaliśmy ten mecz tylko wspólnie. Nie kopmy w historii, bo już i tak wykopany jest Runajcz z tego klubu, taka jest rzeczywistość, a na pewno będzie dobrze wspominany, myślę, że nawet przez Herę, przez Zielińskiego, przez wielu kibiców. Generalnie ja stawiam plus przy tej historii. Niektóre mecze stały się legendą, nie zapanował nad ostatnimi tygodniami czy miesiącami, ja się z tym zgadzam, ja się nie zastanawiam nad jednym, bo mogę się zgadzać czy nie zgadzać, zastanawiam się nad jednym. Czy Legia w końcu nie będzie miała determinacji, być może to się stanie z Gonzalo Feijo, może z innym trenerem, żeby mając pełne zaufanie do trenera, pełne przekonanie, przejść przez jeden czy drugi kryzys. Ale mówię, ten kryzys roku zaczął się w październiku, a mamy kwiecień. No to ja nie miałem dużo, wrażenia teraz kryzysu, miałem wrażenie kilka razy wcześniej, październik nie, no tak, był kryzysem, w sensie, wiesz, bardziej dramat na początek bardziej tej rundy. Bardziej wytłumaczalna ta zmiana byłaby, gdyby Legia przegrała z Widzewem, na drugi dzień jest taka i taka decyzja. Dokładnie. I to by było, byłby inny w ogóle timing i też inny odbiór tego wszystkiego. No i tutaj to fakt, że były inne momenty, w których można było trenera zwolnić, a tak naprawdę Jacek Zieliński też wychodził i brał na klatę. Mówił, nie, ja za tym trenerem jestem, więc sprawy sportowe to jedno, ale też wydaje mi się, że też takie jakieś sprawy są trochę poza, bo jednak ten wywiad dzisiaj też został Jacek Zieliński o to zapytany, czy ten wywiad miał decydujący wpływ, no odpowiedział, że nie, ale gdzieś tam... Straży złe miał decydujący wpływ, też odpowiedział, że w ogóle tego nie brał pod uwagę. Widać, że jest dużo rozbieżności, które medialnie są podejmowane, a tym, co dzisiaj usłyszeliśmy. Natomiast co jeszcze usłyszeliśmy, jeśli chodzi o Gonzalo Feijo, Adriana wypowiedzi mamy, natomiast ciebie też popytam o pewne rzeczy. Gonzalo Feijo powiedział tak, Legia ma jakościowych piłkarzy, ale jest coś przed jakością, rywalizacja. Pierwsze dni, tygodnie i chciałbym, żeby była rywalizacja. Rozumiem rywalizacja jako klucz teraz do napędzenia tej drużyny. On też powiedział takie zdanie, że on chce, żeby poprawiała się drużyna, sztab, pracownicy w klubie. Czyli będzie ta presja ze strony Gonzalo Feijo. To jest człowiek, który stwarza po prostu presję. On uważa, że przez presję... Jest człowiekiem wymagającym. Że przez presję jest życie, tak? Ja tak bardzo presuję też w prawdzie futbolu. Czasami jakby, tak. Ale nie aż tak. Ale nie aż tak jak Gonzalo Feijo, bo mam wrażenie. Nie wiem, bo z Gonzalo Feijo nigdy nie współpracowałeś. Więc trudno im powiedzieć. Jak odbierasz rywalizację i te możliwości? Ten system gry, jakbyś miał rozpisać drużynę tu i teraz w tym systemie 1-4-3-3, czy
Czy... Roko, to pamiętasz, że to lata takie wideo, jak ty rozpisywałeś, no zmiany właśnie, w tej i w tej minucie dobry i, był, tak? i tak dalej. To było bardzo dobre, ja się tego nie podejmę. W 1-4-3-3, no ja mam problem z bocznymi obrońcami. Okej, no lewym obrońcą takim naturalnym, który grał na tej pozycji w przeszłości, jest Yuri Ribeiro i on na tej pozycji występował w poprzednich Pankow klubach. Mógłby grać prawego? No właśnie, ja mam wątpliwości, czy Radovan Pankow mógłby grać prawego. No, bo... Czyli może Adrian spekuluje, że to będzie zmiana jednak taktyki. Żeby... Artur Jędrzejczyk grał w przeszłości na prawej obronie. Ja Artur nie grał. No, to na lewej inna, też grał, inna na prawej. Sprawa, ale na prawej obronie grał Artur Jędrzejczyk, tylko jako taki zawodnik o inklinacjach defensywnych. No Rioja Morishita też to jest raczej zawodnik, który w polskiej lidze, no, no trudno będzie mu się chyba by było odnaleźć na prawej obronie. Paweł Wszołek też mi nie pasuje. Ta kadra jest skonstruowana po prostu pod system trójki z tyłu i zastanawiam się, czy ona zostanie przemodelowana pod czwórkę. Okej, Gonzalo Fajota grał w Motorze Lublin. Miał do tego oczywiście pełne prawo, też brał udział przecież w procesie transferowym, ale też pamiętajmy o tym, że Gonzalo Fajo współpracował w Rakowie Częstochowa z Markiem Papszunem i generalnie ten model gry, który Legia jakiś czas temu opracowała i przy Łazienkowski to funkcjonuje, to jest model gry oparty na trójce z tyłu, tak? I kwestia tego, żeby realizować też te czyli założenia raczej, z tego modelu. Raczej wydaje się, mówisz, że może nie być. Następna bardzo ważna rzecz. Josue, czysta karta, żyjemy w fazie informacji, bardzo konkretnych danych, rzecz jasna dochodzi kwestia rozmów indywidualnych. Czyli rozumiem, ja tu połączyłem kilka wątków w tej kwestii Josue. Czysta karta, co to znaczy czysta karta? Bo ja rozumiem, że jak się pojawia się Łukasz Olkowicz, jest dla mnie bardzo wiarygodnym dziennikarzem. To napisał o tych pielgrzymkach, to pomyliłeś, Marek Wawrzynowski. Marek Wawrzynowski, tak? Okej. Okay. No dobrze, ale to jak odbierasz? A z kolei w reportażu bardzo ta sprawa Josue była grana. Znaczy nie, jeżeli chodzi o te pielgrzymki, to ja powiem wprost, ja byłem na zgrupowaniu i też mnie wczoraj kilka osób pytało o te słowa, ja niczego takiego nie zarejestrowałem. Wiem, że dzisiaj Łukasz Olkowicz, tylko pozwól jeszcze dokończę, był w meczykach w studiu i też czegoś takiego nie odnotował, jego źródła nie mówiły o pielgrzymkach. Marcin Szymczyk na ten temat też się wypowiadał. Że... No dobrze, to powiedz mi, a Josue, bo bardzo bronił Josue w Lidze Plus Ekstra w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu w Polsce, może kiedyś jeszcze zabierze głos, Kosta Runajic. No to jest pewien spór, który był między... Chociaż Jacek Zieliński też powiedział, że to nie Josue był dzisiaj powodem i że powierzenie mu paski kapitana też... On było ustalone chyba też. To rozumiał i że on to wspierał, chyba tak to ujął. My dziennikarze szukamy na siłę problemów, czy one rzeczywiście są w drużynie? To znaczy, nie oszukujmy się, Kosta Runiajic był zwolennikiem Josue. Kosta Runiajic uwielbia liczby i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy tu ścianę dalej, czy dwie ściany dalej z Kostą Runiajiciem na Prawdzie Futbolu w trakcie listopadowej przerwy na zgrupowanie reprezentacji bodaj i on przytaczał konkretne liczby. Chodził z kartkami, z jakimiś statystykami i tak dalej. No i otwierasz sobie dzisiaj statystyki Josue. Znaczy Josue, ja ci pokażę inne statystyki. Statystyki Ekstraklasa. Patrzysz, strzelcy, pierwszy strzelec Legii Warszawa to jest Josue. 8 goli. Patrzysz, sezon poprzedni 2022-2023. Tabela, strzelcy, pierwszy strzelec Legii Warszawa to jest Josue. Czyli oddajesz gościa, który w dwóch ostatnich sezonach był najskuteczniejszym piłkarzem swojego klubu. I to będzie niełatwo zastąpić. Kiedy Mark Gual odchodził z Jagiellonii Białystok, też były bardzo duże wątpliwości, jak Jaga zastąpi te liczby Guala. Jaga wykręca lepsze liczby i rozkłada się to na większą liczbę piłkarzy. Jak będzie Legia grała bez Josue, tego nie wiem, bo generalnie patrząc na to, jak Josue, jak Legia wyglądała w meczach bez Josue, no to Legia tych meczów z reguły nie wygrywała, ale to też jest chodzi o przemodelowanie pewnych kwestii. I jeszcze tylko pozwól skończę, Kosta Runiajic, absolutnie, Josue był kluczowym elementem w tym to projekcie. Był jego... Czy będzie kluczowym elementem w przypadku Gonzalo Fajo? Tego nie wiemy, bo został dzisiaj zapytany przez Roberta Błońskiego o to, czy Josue będzie dalej kapitanem. Powiedział, że najpierw musi porozmawiać z drużyną. To słuchaj, to dopytam cię, Josue to jest piłkarz, który ma określone walory, ma określone wady. Ja jestem ciekaw, na ile Legia będzie w stanie intensywnie grać tu i teraz, w tej fazie sezonu, tak?
a mówił o tym bardzo wyraźnie Fejo. Fejo też mówi, że te stare fragmenty gry to ta piąta faza, są cztery fazy, a w tym są podfazy. Tak, on uwielbia takie dyskusje o futbolu i jest bardzo konkretny w tym i myślę, że w tej relacji z piłkarzami będzie to praktykował w codziennej pracy. I wiele osób prorokuje, że ten sposób gry Legii zmieni się dość szybko. Sam Fejo powiedział, że może to zmienić wręcz z dnia na dzień, prawda? No on mówił, że wierzy w ten proces treningowy, że każdego dnia można stawać się lepszym. No i rozwój wszystkich, to ja masz sobie tu podkreśliłem. Legia ma jakość, ale ważniejsza jest rywalizacja, czyny, nie słowa. No i tutaj. Czyny ważniejsze niż słowa, tak? To powtarzał chyba z 5 razy w czasie tej konferencji. Kapitalny był ten fragment, jakby został zapytany o portugalskich trenerów: Sapinto, Paulo Sousa, Santos. To wielkie nazwiska z Portugalii w przeciwieństwie do mnie, ale zanotowałem sobie tutaj pilnie, że jakby chciał zmienić swoje nazwisko w kontekście polskiego futbolu. Po pierwsze zna język, po drugie zna historię, po trzecie zrobię wszystko, żeby być wartością dodaną w polskim futbolu, a po czwarte chce trofea, a Legia... Właśnie mi się wydaje, że Gonzalo Fejo wpisuje się trochę w ogóle w klimat legijny. Legia polaryzuje. Tak. Gonzalo Fejo polaryzuje. Legia chce zawsze wygrywać i musi wygrywać. Gonzalo Fejo zawsze chce wygrywać. Legia jest klubem wyrazistym. Gonzalo Fejo jest trenerem wyrazistym. Generalnie tych wspólnych mianowników myślę, że sobie możemy trochę znaleźć, ale tak jak sobie myślę o tym, po pierwsze język, po drugie historia, to jak przypomnisz sobie, jak robiliśmy program 2 miesiące temu o Josue, po tym wywiadzie Josue dla piłki nożnej, to Josue o tej historii też mówił, że to jest mega ważne. Tu też widać ten skutek. Było bardzo ciekawe. Obaj panowie znają się z drużyny młodzieżowych FC Porto. Obaj panowie, Łukasz Olkowicz przytacza taką historię ze zjazdu w szkole. Znaczy szkoła trenerów przyjechała na Legię i Przemysław Małecki bodaj prowadził wtedy wykład. Gonzalo Fejo usiadł z Josue w ostatniej ławce i coś tam też żywo sobie dyskutowali. Obaj panowie się znają i a propos kontraktu z Josue, no myślę, że Gonzalo Fejo też będzie miał swoje do powiedzenia, tylko na razie on musi zobaczyć, jak ten Josue wygląda, jaka jest dynamika grupy i tak dalej, bo sam dzisiaj Gonzalo Fejo powiedział, że on jeszcze nie odbył rozmów ani ze sztabem, ani z piłkarzami, więc na to wszystko jeszcze za wcześnie. No jesteśmy 3 godziny po zaprezentowaniu. Kamil Sobociński, Legia jest uzależniona od Josue, jeśli się go pozbędą, to będzie nowy środek pola i nowe granie. Wreszcie inni gracze będą mogli pokazać więcej i wziąć za grę odpowiedzialność. Nie jest to takie proste. Ciekawe było kwestia zastąpienia Muciego, bo dyrektor Jacek Zieliński powiedział, że w sumie Muciego już nawet pod względem liczb zastąpił Gual, że odejście Muciego spowodowało, że Gual jakby uzyskał nowe życie w drużynie, pewniejsze miejsce i przez to są lepsze liczby niż Muciego w lidze. Natomiast przyznał też, że nie zastąpili Slisza, prawda? Tak, to powiedział otwarcie, że tutaj tego zastępstwa 1:1 nie było i to zastępstwo wydaje się, że jest, bo Tomek Wodarczyk z portalu Meczyki donosi, że Gonçalves z Ludogorca Razgrad będzie tym nowym zawodnikiem, o którym dzisiaj powiedział Jacek Zieliński, że ten jeden transfer udało się dopiąć. Legia tego zawodnika chciała już w trakcie zimowego okna transferowego, no ale nie była w stanie zapłacić takiej sumy odstępnego, jakiej oczekiwał Ludogorzec, dlatego trzeba było poczekać tych kilka miesięcy. No i ten piłkarz, i też swoją drogą ciekawe, że Portugalczyk przychodzi i ja też wczoraj na to zwracałem uwagę, wprawdzie w Futbolu Ekstra, w tym moim nocnym, wieczornym, późno wieczornym komentarzu, że Gonzalo Fejo, patrząc na jego sposób komunikowania się, będzie miał łatwiej niż Costa Runiais, bo Gonzalo Fejo z Portugalczykami porozmawia po portugalsku, z Hiszpanami też się dogada, mówi czy z Kolumbijczykiem, tak? Mówi po angielsku i po polsku mówi bardzo swobodnie, naprawdę, docenimy to. Mówi, de facto ta bariera komunikacyjna oczywiście będzie zdecydowanie mniejsza i tak w przypadku Costa Runiais ta bariera, no umówmy się, była minimalna jakakolwiek tam, bo czasami też przecież no, pewne rzeczy były ustalane w sztabie, sztab też przekładał to na drużynę. I tutaj Gonzalo Fejo, no myślę, że na tym akurat pod względem komunikacji też powiedział takie zdanie. On chce porozmawiać z każdym piłkarzem, ale nie wie, czy zdąży przed meczem z Rakowem to zrobić, bo to też padło. Ja na to też zwróciłem uwagę. Wydaje mi się, że z tymi kluczowymi to te dyskusje będą prowadzone, będzie gdzieś to się wszystko docierało i tutaj jak to będzie wyglądało właśnie po tych
kilku treningach, kilku odprawach, o których on mówił, rozmowach indywidualnych, jak to będzie wyglądało w sobotę o godzinie 20 przy Limanowskiego na stadionie Rakowa. Niesamowity jest ten kalendarz Legii. Słuchajcie, Raków na dzień dobry, wyjazd. Później przyjeżdża Śląsk-Wrocław, później jest wyjazd do Stali Mielec, później jest Radomiak w Warszawie, później jest wyjazd do Lecha Poznań, przy Bułgarskiej zmierzy się Legia w piątym meczu Fejo. Ja pamiętam to. Warta wyjazd i Zagłębie Lubin. Słuchaj, już tak gadamy o tym cały czas, że mi dużo wchodzi do głowy. Bogdan Cisak. Bogdan wykonał wczoraj researcherską robotę. Fejo ma bogatą historię, kartoteka, która sprawia, że polaryzuje środowisko. Bodek, dziękuję za ten wpis, dziękuję za pracę, którą za chwilę przedstawimy, skomentujemy, przeanalizujemy. Bardzo dużo pozytywów, ale właśnie tych kłopotliwych rzeczy dla Gonzalo Fejo. Nie chcemy od tego uciekać, to jest prawda. No Fejo naprawdę futbolu. Nie, spokojnie, wszystko dobrze. Czasami włącza tutaj światło. Natomiast co do tej przeszłości, kilka pytań padło, bardzo konkretnych. Gonzalo Fejo starał się zagospodarować ten temat na początek. Po moim pytaniu też odniósł się do tego bardzo wyczerpująco, bardzo ciekawie. I między innymi powiedział, już poniosłem karę i ponoszę choćby w związku z artykułami, które się ukazują. To jest prawda Gonzalo Fejo, którą wygłosił dzisiaj przy Łazienkowskiej 3. Dla klubu na pewno jest to problem, że on ma taką kartotekę. Padło dzisiaj słowo takie, w sensie z punktu widzenia komunikacyjnego, padło słowo prokuratura. No właśnie. Które od razu, jak słyszysz to słowo gdzieś, że nawet w radiu, dzieje, to od razu by strzyżysz, by ten coś się dzieje, tak. Takie słowa klucze są czasami używane. No i było wiele takich jakby deklaracji, że Legia to ma swoje wartości, powiedział prezes Hera, prawda, że przeprowadzili rozmowy, że zaufali, że mają przekonanie. Gonzalo Fejo też powiedział, że on to zaufanie odwzajemni, ma tego świadomość, że teraz czyny, nie słowa. Natomiast słuchajcie, no na pewno jest pod presją, jakiej nigdy nie był. Ja wiem, że on wiele razy jako trener znajduje się pod presją. Natomiast Roko, słowo wypowiedziane na konferencji Legii Warszawa waży, no możemy dyskutować ile razy więcej niż słowo wypowiedziane w każdym innym klubie. Ja się zgadzam, a zobacz lubi. Jak latały po mediach społecznościowych, ja bardzo krytycznie odnosiłem się do tej wypowiedzi, to co Adrian powiedział, niesympatycznej do trenera Polonii Warszawa. To jeśli Polonia Warszawa nie chciała grać dla tego trenera, to jakim cudem zremisowała z Motorem Rubin? Czyli zobacz, rzucił coś do obiegu publicznego, co było prane przez media społecznościowe. Ja się nie dziwię, że było prane. I dzisiaj on, wyobraź sobie, że coś takiego powie na konferencji prasowej Legii Warszawa pod adresem jakiegoś trenera rywalizującego z nim w Ekstraklasie. Nie no, myślę, że tak nie powie. A, to super. W sensie nie, zakładam to, że nie powie, bo w Legii Warszawa jest naprawdę bardzo na to zwracana uwaga i dzisiaj ja uważam, no ale, że dzisiaj Gonzalo Fejo... A ty jesteś pewny, że zapanujesz nad Gonzalo Fejo jako Legia Warszawa? Nie mam pojęcia, nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie, jest olbrzymie ryzyko. Co, ja mu dobrze życzę. Bo ale nie, chodzi tylko do czego zmierzam, żeby to nie zostało, zaraz będzie to latało też po internecie, że tu stawiam takie tezy, że możesz każdą tezę postawić, widać było, argumentujesz, że dzisiaj Gonzalo Fejo przyszedł na tę konferencję przygotowany. Okay. Że tu był plan, żeby już zająć stanowisko jeszcze przed pytaniami na temat tych historii, które na jego temat krążyły. I de facto no, trener Legii, kiedy pracuje w Legii, no to ten dział odpowiadający za komunikację, no jest no, dział na bieżącej. Rozumiem, kołczuje go. Tak, cały czas przygotowuje, jest to gdzieś, tłumaczy. No, trwa taka edukacja w tym aspekcie trenera, tak? I tutaj jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no bo teraz konferencje wydają się naprawdę, no, że będą ciekawe, skoro w Lublinie były ciekawe, to i tu mogą być ciekawe. Słuchaj, ja nie spodziewam się nudy w wykonaniu Gonzalo Fejo. Jest to po prostu niemożliwe. Wiesz dlaczego? Bo charakter człowieka się nie zmienia. Czyli jeśli mu powiesz tak, dobra, to tutaj jest takie służby legijne są, które będą przygotowywały do wejścia Gonzalo Fejo na każdą konferencję. Ja mówię, trenerze, spokojnie, tylko nie o sędziach, prawda? A z sędziami to w ogóle jestem wstawiany za wzór na szkoleniach sędziowskich. Dobra, będziemy to obserwować. Ja źle nie życzę Gonzalo Fejo. Mnie ten trener fascynuje w polskiej rzeczywistości. Natomiast sobie myślę, że charakter człowieka jest czymś, nad czym bardzo trudno zapanować. Mhm. I on tym charakterem kilka razy
no, wzburzył środowisko, tak? Tak. Widziałeś też, jak się odniósł Adrian Stawski. Myślę, że on jest reprezentantem tego środowiska i tak jak oni go uwielbiają, czy podziwiają, czy ciekawi ich za niektóre rzeczy, tak za kilka rzeczy, no widać, że to środowisko patrzy na niego bardzo nieufnie. Tu Legia mu bardzo zaufała, to też oddajmy, że to jest osobiste zaufanie ze strony Jacka Zielińskiego, Marcina Hery, właściciela klubu Dariusza Meduskiego. No to ci trzej goście powiedzieli, to ten gość nas wyprowadzi z problemów, które mamy, tak? Tak, co do tego nie mam wątpliwości. No i pytanie, jak on za to zaufanie się odwdzięczy, bo to jest kwestia tego, jak on do tego w tym momencie podejdzie i jak tutaj będzie miał wszystko układane, bo tak jak Gonzalo Fejo rzucił tym hasłem, że co do moich aspektów trenerskich nikt nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o inne aspekty, to wątpliwości są i słusznie. Tak jak ja się zastanawiam nad jednym tematem. O co Gonzalo Fejo gdzieś tam się kłócił w Motorze Lublin? O jakieś nieodśnieżone boiska, że siłownia nie taka, strefa do odnowy biologicznej. Tu na nic absolutnie nie będzie mógł narzekać. Na nic. Roko, dobra, na nic. Okay. On się tutaj tak? ma skupić tylko... A ty widziałeś wywiad z Kostą Brunajiczem w Kanał Plus? Tak, widziałem. No i zawsze jest jakiś problem. Słuchaj, nie, no tak. zawsze ci sprzedaje. Zobacz, jak Jacek Zieliński, on mądrze powiedział, znaczy, Jacek, to jest kwestia... że klub musi sprzedawać. Gonzalo Fejo też jak zacznie odnosić sukcesy, zobacz, co powiedział też Jacek Zieliński. To jest bardzo ważne moim zdaniem, że trenerzy też się zmieniają, jak odniosą sukcesy. No bo jak nie odnoszą sukcesu, to ich się zmienia, nie? Także taka jest rzeczywistość piłki. Ja chciałbym, wiesz co, tak, może niepotrzebnie, może Legia chce zmieniać cały czas trenerów, może ten klub jest skazany na ciągłe zmienianie trenerów, na przykład w Bayernie Monachium, zrobię takie nagranie na dniach, niemieckie media, wiesz jaką mają tezę? Że to jest klub nietrenowalny dłużej. Że każdy trener się spala po jakimś czasie, no, Flick, który miał 7 trofeów, prawda? Jest ale chwilę... wiesz co, ja to patrzę zawsze na Carlo Ancelottiego na przykład. To jest gość. No dobra, ale który... Florentino Perez też go po 2 latach z Realu pozbył się. No i tak? później do niego wrócił. Brawo, no to wiesz. No. Ale generalnie o co mi chodzi? Chcesz mi powiedzieć, że Costa tu kiedyś wrócił. Nie, o jego sposób pracy. O jego sposób zarządzania drużyną, bo Carlo Ancelotti jest raczej trenerem, który skupia się nad zarządzaniu, nad tymi relacjami bardzo ludzkimi, tak? W drużynie, a tam asystenci wykonują tą tytaniczną, organiczną pracę od tych te kompetencje twarde. Kompetencje miękkie, co do tego Carlo Ancelotti moim zdaniem to jest top na świecie, pewnie numer 1 albo 2. To jest kwestia, co kto woli. Ale dla mnie, kiedy nawet jest biografia Carlo Ancelottiego, fenomenalna. Tak, czytając tę książkę, to naprawdę to jest mega inspirującym trenerem dla innych na każdej części świata. Ma takie... I te kompetencje miękkie Carlo Ancelottiego, czyli wierzysz w połączeniu z kompetencjami miękkimi, twardymi jego asystentów sprawiają, że Real Madryt jest na topie przez tyle i przez tak wiele lat. Jeżeli chodzi o sztab Legii Warszawa, ja co do kompetencji tych trenerów nie mam też najmniejszych wątpliwości, bo znam tych ludzi, widzę jak pracują, widzę jak podchodzą do piłki. A to będzie ten sztab, który tak, to jest ten sztab, to wczoraj informował czyli i Piotrek Kamieniecki zaufa, że na razie zostają ci sami asystenci bez zmian i rozmowy z tymi ludźmi też są dla mnie z punktu widzenia dziennikarskiego mega inspirujące, bo i Przemek Małecki, i Aleks Trukan, czy Iñaki Astis, każdy patrzy troszeczkę inaczej, ale jednak mają bardzo spójną wizję, no i widzę jak oni patrzą na piłkę, jak są zaangażowani w trening, jak dobierają też ćwiczenia pod zespół, pod drużynę przed konkretnymi meczami i tak dalej, więc ja to wszystko widziałem z bliska, dlatego się będę wypowiadał na temat tego sztabu. Słuchaj, ja bardzo cenię sobie twoje zdanie. Nie mam o tym najmniejszych wątpliwości. Jak to wszystko zepnie w całość Gonzalo Fejo, bo to jest dla mnie pytanie, ja nie wiem, czy Iñaki Astis może się gdzieś minęli w klubie z Gonzalo Fejo, bo nie wiem, czy Przemek Małecki, czy Aleks Trukan. Myślę, że mogli pracować razem. Zaraz pokażemy tą biografię, bo dużą robotę wykonał rzeczywiście Bogdan Cisak. Słuchajcie, to na spokojnie, przeanalizujmy. Gonzalo Fejo urodził się 17 stycznia 90 rok. Już go lubię, bo koziorożec, tak jak ja. W Lizbonie, czyli dzisiaj ma 34 lata, no to naprawdę jest wiek, jak na wielki czołowy polski klub, to jest bardzo młodym trenerem.
Zawodnik juniorskich młodzieżowych drużyn Belenenses i Benfiki, w tym ostatnim klubie stawiał pierwsze kroki jako trener młodzieży. Zobaczcie, jak się zjawił w Polsce. 2010 w ramach wymiany studenckiej trafia do Polski, zaczyna w Legii jako wolontariusz przy najmłodszym roczniku Akademii, później koordynator grup gimnazjalnych oraz trener roczników 98-2002. I to jest ta piękna historia, o której on dzisiaj wspominał, prawda? Że taki człowiek, który przychodzi jako wolontariusz do danej wielkiej organizacji, bo Legia już wtedy była znaczącą organizacją, jednym z największych polskich klubów. Ja roku pamiętam tę sytuację, bo to pamiętasz ją w ogóle, tak? To jest właśnie ten rocznik. On dołączył do rocznika 2002, będąc asystentem u trenera, o Jezu, nie pamiętam nazwiska, i tam mój taki no, bardzo dobry znajomy wówczas grał, więc i wtedy ten trener był pierwszym trenerem, później zajął się jakimiś swoimi tam chyba biznesami i Gonzalo Fejo, który był asystentem, stał się trenerem pierwszym tego rocznika, no i naprawdę no, te treningi no, były zupełnie inaczej, to wszystko wyglądało, kiedy on już miał coś do powiedzenia, jak analizował, gdzie tam potrafił czasami późnym wieczorem, wiem, że gdzieś z rodzicami się skontaktować, że w sumie przemyślał pewne kwestie, jeszcze chciałby jeden trening dodatkowy zrobić, aby pewne kwestie gdzieś jeszcze dopracować, bo wpadł na jakiś konkretny pomysł, a nie wiem, był wyjazd gdzieś na turniej, tak? No i tych sytuacji no było nie wiem ile, bo trudno mi powiedzieć, tylko to też znam, tak powiedzmy, że z rozmowy ze znajomymi bardzo bliskimi i oni, no wtedy pamiętam, jak Gonzalo Fejo wchodził, ja wtedy chodziłem do liceum i Gonzalo Fejo przejmował wtedy ten rocznik, no to jak mi znajomi opowiadali, jak teraz Maciek, który wtedy grał u trenera Gonzalo, no wracał zachwycony, tak, no bo wracał naprawdę, czuł, że nie, no, naprawdę z każdym kolejnym tygodniem rozwijał się na poziomie piłki. Pasjonat jest to, mówię, ja też miałem do czynienia z Gonzalo Fejo w późniejszym etapie kariery, ale o tym może będzie za chwilę. Bogdan nas prowadzi przez te życie i twórczość Gonzalo Fejo. Zalajkujcie, jeśli się podoba taka formuła. Subskrybujcie kanał. Brakuje nam kilkudziesięciu subskrypcji do 130 tysięcy na Prawdzie Futbolu. Pamiętasz, co ostatnio Zbigniew Boniek powiedział? Trzeba to wyciąć i to wpuszczać regularnie, jeżeli chodzi o marketingu nam brakuje, tak. To też słyszałem. Także słuchajcie, w ramach marketingu proszę o subskrypcję i lajki, a my jedziemy dalej. No, wczoraj słyszałeś, jaka była historia. W trakcie mojego live'a na chwilę było wyłączenie u mnie zasilania w domu. Okay. Trwało to tam z minutę czy dwie. Ja się przełączyłem na swoją sieć od razu z telefonu, no i ludzie postawili tak teorię, że trzeba dawać suby i łapki, bo na rachunki nam brakuje, więc trzeba dawać suby i lajki. Słuchajcie, jedziemy dalej. 9 stycznia 2014. Zostaje analitykiem wideo i asystentem w pierwszej drużynie Legii za kadencji Henninga Berga i Stanisława Czerczesowa. Krótko pracował też ze Stanisławem Czerczesowem. W październiku 2015 Jan Mazurek z Weszło cytuje Bogusława Leśniodorskiego, byłego prezesa Legii. Leśniodorski przysłuchiwał się wywiadowi Mazurka ze Zbigniewem Jakubasem i sam opowiada o okolicznościach odejścia Fejo. Według Leśniodorskiego Fejo wpadł do gabinetu prezesa Legii z pretensjami, dlaczego to nie on został pierwszym trenerem zamiast Czerczesowa. Leśny uznał, że ma problemy emocjonalne i nie przedłuży z nim mowy. Różni ludzie mówią, bo ja słyszałem wersję, że Fejo jednak nie chciał być trenerem pierwszej drużyny, a drugiej, ale no, chyba... To tutaj po korytarzach przy Łodziankowskiej, to ja tak w ramach legendy, takiej jak w ramach takiej anegdotki. To, ile miał? 25, to, 20, tak? No 90 no rok. No tak, październik 2015. No i później ta przygoda w Legii się zakończyła, opuścił Legię. Słuchajcie, bo Bogdan też dalej nas prowadzi przez życie i twórczość Gonzalo Fejo i tak, 9 listopada 2015 decyzją trenera Czerczesowa Portugalczyk opuścił sztab pierwszej drużyny Legii, do końca umowy jest na Europie, wraca na kilka miesięcy do Portugalii. No to teraz ja ci, Roko, zadam takie pytanie. Czy myślisz, że Stanisław Czerczesow to był taki trener, który uwielbiał gdzieś tam statystyki, analizy i tak dalej? To był bardzo konkretny gość. Ale czy uwielbiał takie rzeczy? Nie, konkretny życiowo. Czy chciał grać jakoś w piłkę kombinacyjną? No bo tak legendy dalej krążą, że coś była też jakaś tam dialog między Fejo Nie wiem, no generalnie Czerczesowem. Stanisław Czerczesow bazował na przygotowaniu fizycznym, na tej piłce takiej bardzo bezpośredniej. Sukces za wszelką cenę. No i duble tak zdobył. To wyglądało i zrobił.
to co. Natomiast rozumiem, że być może były dwie różne filozofie gry. Słuchajcie, kolejny etap. 11 lipca 2016 trafia do Wisły Kraków, zostaje trenerem U17, rocznik 2000, a 4 stycznia 2017 zostaje współpracownikiem Kiko Ramireza. Później też krótko jest współpracownikiem Joana Carillo. No i tutaj jest pierwsza bardzo kontrowersyjna sprawa, jeśli chodzi o twórczość. Bogdan mi to podsyłał linki do iluś artykułów, ja to krótko zrelacjonuję. Gazeta Krakowska piórem Bartosza Karcza opisuje incydent po meczu Wisła-Piast rozegranym 16 września 2017. Pierwsza głośna sprawa, która wzbudza emocje. Fejo miał obowiązek wizyty po meczu w loży VIP, ale zapomniał identyfikatora, ochroniarz nie chciał go przepuścić. Fejo wpadł w furię, odepnął kobietę z ochrony, a innego ochroniarza zwyzywał. No i nie tylko zwyzywał, według relacji. Fejo zaprzeczał, ale monitoring wykazał, że kłamał. Klub nałożył na niego karę dyscyplinarną. 26 stycznia 2018 rozstaje się z Wisłą Kraków, a później współpracuje jako ekspert z Polsatem Sport. Ja muszę powiedzieć, że znając już tą historię z Wisłą Kraków, mając do czynienia w Polsacie Sport z Gonzalo, słuchaj, przeciekawy, fajny gość. Spokojny, argumentujący, nie wtrącający się w zdanie, ale polemizujący czasami, tłumaczący świat piłki. On był ciekawym ekspertem telewizyjnym, naprawdę ciekawym. Widać było, że to jest trochę człowiek z innego świata, w tym znaczeniu, że no, w Portugalii ta kultura piłkarska jest na takim poziomie, że od dziecka chłoniesz ten futbol i jakby czuło się tą rzeczywiście moc gadania. Ja nie odbieram polskim trenerom, broń Boże, takim jak Adrian Stawski czy Kamil Kiereś, napiszę felieton o Kamilu Kieresiu do najbliższej piłki nożnej. Naprawdę jestem, obiecujesz od dwóch miesięcy. Jestem zachwycony tym trenerem i ciekawe w tym tutaj, co ja tu opisałem? A nie, tu opisałem o kadrach ewentualnych na Euro. Notabene forsują niektórzy trenerzy 26 nazwisk, jeśli chodzi o kadry na Euro. Natomiast Nagelsmana wypowiedź jest taka, że on chyba ograniczy się do 23, bo nie chce mieć za dużo sfrustrowanych piłkarzy w kadrze. Czyli różne są psychologia. Różne są metody pracy. Natomiast jedziemy dalej, panie jedziemy dalej. Słuchajcie, 14 czerwca 2019 zostaje asystentem Kiko Ramireza w Santi. 25 września razem z Ramirezem zżegna się z posadą w greckim klubie. Bogdan nam dokładnie sprawdził, Cisak, że 9 stycznia 2020 roku dołącza do sztabu szkoleniowego Rakowa jako asystent Marka Papszuna, współtworzy sukcesy klubu, czyli dwa razy Wicemistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski oraz Super Puchar. No ale dużo się dzieje w życiu Gonzalo Fejo. 6 lipca 2022 odchodzi z Rakowa oficjalnie z powodu podjęcia nowych wyzwań, ale o kulisach pisał Szymon Janczyk z Weszło. Podczas jednego z treningów doszło do bójki między Fejo a Kamilem Waskowskim. I uwaga, Waskowski przy okazji sprawy z motorem potwierdził to w zeznaniach przed Komisją Dyscypliny PZPN. Raków zdecydował się o zakończeniu współpracy wtedy z Fejo. Twierdzi, że samo zdarzenie nie miało na to wpływu, na tą współpracę. Coś by skomentował na ten temat? To znaczy, no, doszło gdzieś tam do kłótni, ostrej wymiany zdań, więc coś takiego miało. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe. Wiesz dlaczego? Bo ja znam tego gościa i czasami się spieraliśmy, ale on nie miał takiej agresji w sobie, ale no, być może są takie sytuacje w życiu, nie, że wybucha ten Gonzalo. No, jak widać w tej sytuacji chyba. Znaczy ja nie znam szczegółów tej sprawy, no co tam dokładnie poszło i tak dalej. Wiem, że jakiś tam incydent był, jeżeli chodzi o Gonzalo Fejo, ale o co, za co i co konkretnie, bo bójka, no co rozumiemy przez słowo bójka, tak? Czy sobie po prostu, czy się odepchnęli, czy się jednak boksowali gdzieś tam między sobą, jako nie wiem, w jakiej wadze chodzą obaj panowie, trzymając się tej nomenklatury bokserskiej, ale no tak, był Gonzalo twierdził, że to nie była przyczyna odejścia z Rakowa i wtedy, to też jest bardzo ciekawe, że wtedy Gonzalo Fejo był najbliższym asystentem Marka Papszuna. Po odejściu Gonzalo Fejo w to miejsce został przesunięty ze sztabu jako ten najbliższy współpracownik Dawid Szwarga. Obaj panowie za chwilę się będą przeciwko sobie mierzyli na stadionie przy... Zmierzą się piłkarsko, tak. Nie, że w mieszanych sztukach walki albo nie daj Bóg co w innych zdarzeniach. Słuchajcie, to jedziemy dalej. 19 września 2022 roku Fejo zostaje trenerem Motoru Lublin.
przychodzi do klubu razem z Pawłem Tomczykiem, który niedługo później obejmuje funkcję prezesa klubu. Motor miał 7 punktów w 11 meczach. I zobaczcie, co się dzieje. Wraz z przyjściem Fejo drużyna została odmieniona. Zakończyło się to 55 punktami, 6 miejscem w barażach. Po wygranych meczach z Kotwicą Kołobrzeg i Stomilem Olsztyn awansował do pierwszej ligi. A więc no, to jest konkret z jego zawodowego życia. Ja wczoraj to sprawdzałem. On tak, 7 punktów w 11 meczach miał Motor Lublin i z ciekawości sprawdziłem, ile miał punktów w 7 meczach. Na przestrzeni 7 meczów teraz musi w Legii 14 punktów zdobył. Średnia 2 na mecz. Więc całkiem. Średnia 2 na mecz. Tak. No. To jest średnia bardzo dobra. No to jest taka średnia, która bardzo interesowałaby Legię. Myślę, że w kontekście walki o europejskie puchary tak. Słuchajcie, czyli no chyba nieprzypadkowo Jacek Zieliński miał na jakby radarze Gonzalo Fejo. Natomiast oczywiście no te zdarzenia są różne w życiu Portugalczyka. Ale jeszcze a propos roku tych pucharów, to ja lubię na te wyliczenia Piotra Klimka się powoływać. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, Legia w tym momencie po tej kolejce ma 20,4% szans na mało europejskie puchary. Expected points na poziomie 56,9, czyli powiedzmy 57 punktów. 57 punktów. No ma trudnych dzisiaj rywali, mówiłem o tym kalendarzu. Tak, 57 Raków, punktów, Śląsk, a Legia ma dzisiaj 45, czyli zakłada Piotr Klimek, że do 12 punktów może zdobyć w 7 meczach, czyli 4 zwycięstwa, 3 porażki. Przy średniej 2 punktów na mecz tych punktów będzie 14, więc wtedy te punkty by dały 59 punktów, ale to nie da według wyliczeń Piotra Klimka miejsca na podium. Czyli nawet punktowanie ze średnią 2-0 na podstawie tego może nie dać, tak? Znaczy wiadomo, że są tu bezpośrednie mecze. Jasne. Bo trzeba pamiętać, że Legia gra ze Śląskiem i może tą stratę od razu odrobić z 5 punktów do 2. Gra z Rakowem, gra z którym Rakowem przegrała. Ze Śląskiem przegrała 0-4, z Rakowem przegrała u siebie 1-2. No. Z Lechem był bezbramkowy remis tak w tym sezonie. No bardzo trudna sytuacja. No ale słuchajcie, jak się skończyła ta przygoda, albo jak się toczyła przygoda z Motorem? Temat, ale jest komunikat Komisji Dyscyplinarnej PZPN odnośnie Wisły Kraków. A to za chwilkę. 5 marca 2023 mecz GKS Jastrzębie Zdrój. Wygrany 2-1. Po meczu najpierw w wulgarnych słowach obraża ówczesną rzecznik prasową klubu Paulinę Maciążek, a później rzucił kuwetą w Tomczyka raniąc go. Taka jest narracja medialna. Napięcia między Fejo a Tomczykiem były już wcześniej. Sprawa sparingu ze Stalą Rzeszów, nie rozegranego na arenie Lublin, tylko na sztucznym boisku Lubelskiej Akademii Futbolu. To jest te detale, o których mówiłeś, o które stara się dbać Fejo. Fejo po tym meczu krytykował Mosir Lublin, ale wypowiedź dla oficjalnych mediów została zablokowana przez prezesa klubu. Fejo wrzucił ją na prywatny kanał YouTube'owy. Także widzicie, z mediów społecznościowych korzystają nie tylko dziennikarze, nie tylko kibice, ale też trenerzy. Słuchajcie, ta sprawa ma wymiar bardzo poważny, bo 23 marca 2023 Komisja Dyscypliny PZPN każe go rokiem, zawieszając wykonanie na 2 lata. Grzywną 30 tysięcy z obowiązaniem do przeprosin Maciążek i Tomczyka. Ta sprawa niedawno miała swoją kolejny etap. 16 lutego 2024 Najwyższa Komisja Odwoławcza podwyższa karę dyskwalifikacji na rok w zawieszeniu na 3 lata, a ponadto musi zapłacić 70 tysięcy grzywny oraz zamieszczenie przeprosin. Co ciekawe, 5 marca 2024 roku Fejo otrzymuje licencję UEFA Pro i jest no, prymusem wręcz na tym kursie z UEFA Pro, a groziła mu też usunięcie z tego kursu przez te zdarzenia, które miał w Lublinie. I kończę jeszcze wątek Motoru. 18 marca Fejo podaje się do dymisji po słabszych wynikach. Motor jednak nadal jest w strefie barażowej. 9 kwietnia wczoraj przyszła informacja, że Legia zwalnia Kose Runaicza i zatrudnia Gonzalo Fejo. Piękne kalendarium, Bodek przygotował. Naprawdę łapki szacun, dla Bodka. Łapki dla Bodka, bo bardzo konkretne. Natomiast usystematyzować. Dlatego ja też zapytałem o tą kronikę wypadków różnych w życiu Gonzalo Fejo, no bo jest dużo tego. Jak na trenera, zgodzisz się, że to jest zaskakująco dużo.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że to jest młody człowiek cały czas, no bo to jest człowiek tylko o 5 lat starszy niż ja, więc uważam, że jest bardzo młody i co do tego nie mam wątpliwości, ale... Nie da się zrobić jeszcze tak w życiu jak... Nie, staram się. Przynajmniej to nie weszło na światło dzienne. To jest kluczowe, wydaje mi się. I tutaj, no mówię, ale dostał życiową szansę. No i teraz kwestia dojrzałości, taki kurs dojrzewania, myślę, że czy to przyspieszone dojrzewanie musi Gonzalo Feio po prostu przejść. Słuchajcie, Rocco, sprzątają. Feio powiedział, już poniosę karę i ponoszę choćby w związku z artykułami, które się ukazują, czy choćby z taką konferencją, która miała taki wymiar, nie, a nie inny, ale ona musiała mieć taki wymiar, bo no, to jest osoba publiczna, te zdarzenia dotyczą też futbolu. Ale czy dzisiaj Gonzalo, to już tak podsumowują, czy twoim zdaniem dzisiaj duży Gonzalo spokój zachował, dobrze wypadł? Dobrze wypadł, duży spokój, starał się odnieść racjonalnie i mądrze do tego wszystkiego, obiecując gdzieś tam trochę taki, no, zmianę z tego wizerunku, nie chcę powiedzieć poprawę, ale bardziej chyba zmianę tego wizerunku. Ja uważam, że jemu to jest potrzebne. Jemu jest niepotrzebne takie jakieś kolejne zdarzenie, eksces, wypowiedź, a jeszcze padła tutaj coś, co Bodek nie odnotował w tym kalendarium, jakiś mobbing, tak, który się niby zakończył, nie zakończył. Dziennikarze wyszukują znowuż jakiś kolejny element. Jest tego zaskakująco dużo, więc tutaj naprawdę na szali jest... Powaga jego nazwiska, ja bym powiedział tu i teraz w Legii Warszawa, nie? Bo sam mówisz, każde zdanie będzie nicowane, analizowane, wrzucane w media społecznościowe, nawet z konferencji prasowej, już nie mówiąc o jakimkolwiek zdarzeniu tutaj. No tak, ja też jestem ciekaw, czy na przykład treningi będą otwarte i tak dalej, tak z punktu widzenia... A, ty lubisz chodzić na treningi, z punktu widzenia, wiesz, zawodowego, tak? Czy jest to, czy to będzie możliwe, czy nie? Ktoś tam by zadzwonił do trenera Szwargi, czy czwórka, czy trójka? I... Wiesz co, on tak mogłoby... Znaczy, u Kosty Runiejcia to było tak, że dzień przed meczem trening był zamknięty, dwa dni przed meczem był otwarty 15 minut, trzy dni przed meczem chyba jeszcze był cały otwarty, więc tak, taką współpracę, gdzieś model współpracy zaproponował Kosta Runiejcia. Wydawało mi się, że to było w porządku dla wszystkich stron i ja jestem ciekaw, jak tutaj Gonzalo Feio się będzie zachowywał. No wiadomo, że w tym sezonie sytuacja jest poważna, no bo musi ratować puchary, tak? I tutaj ja nie będę zdziwiony, że on zamknie wszystkie treningi. No dzisiaj pierwszy trening, tylko też ja biorę pod uwagę, że jest do meczu bardzo mało czasu, no 20 minut będzie otwarty. Słuchajcie, apel, łapki w górę, to nasz live. Nie dojechaliśmy do 90 minuty, ale zaprosiłem kolegę na obiad. Przyjechał z Łochowa do Warszawy, więc zjemy dobry obiadek, przeanalizujemy jeszcze, co się zdarzy. Policzymy punkty. Tu mnie prowokował kolega Sami z meczyków, ile tych punktów Legia wywalczy. W trzech najbliższych meczach myślę, że jeśli mniej niż 7, to będzie kłopot. Tak. Natomiast wiesz co, też nie chciałbym... Zgadzam się z tym. Nie chciałbym sam, domagając się od Legii, spokoju. Z drugiej strony to jest zmiana nie w imię dogrania sezonu, tylko w imię, no, zmiany w tym sezonie, tak? Czyli szukania tych punktów, czyli ta presja siłą rzeczy będzie na Gonzalo Feio. Jacek Zieliński powiedział takie zdanie, ja go nie wpisałem tutaj, ale pozwolę jeszcze na koniec odczytać tutaj. Czy jest duże ryzyko związane ze zmianą trenera? Też to zdanie zapisałem. I zobacz. Bierność, unikanie decyzji to byłoby jeszcze większe ryzyko. To jest mega ważne zdanie pokazujące nastawienie Jacka Zielińskiego. Bierność i unikanie decyzji to byłoby jeszcze większe ryzyko. Ale to samo zdanie stwarza dodatkową presję na Jacku Zielińskim. No dobra, Jacek Zieliński nie gra, no to na Gonzalo Feio, on prowadzi ten zespół. No, piłkarzy, rozumiem, teraz też chcą wyzwolić tą decyzją, tak? Tak jest. Paweł Głaszewski, prawda, Futbolu Ekstra. Kłaniamy się nisko, życzymy miłego popołudnia, miłego wieczoru. Dzisiaj Champions League znowu. A, i ważna informacja, kibice Wisły Kraków wchodzą na finał. Jest zawieszona kara. Taka jest decyzja, tak? Że na czas... Komisja dyscyplinarna postanowiła przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie wyżej wymienionej kary na okres próby wynoszący 3 lata. Komisja dyscyplinarna wzięła pod uwagę, że orzeczona kara nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich 2 lat ze względu na to, że klub rozgrywał wszystkie mecze Pucharu Polski w charakterze gospodarza. Okay, czyli złożenie i rozpoznanie wniosku, zgodnie z którym... Czyli mamy konkret. Tak. Bardzo dziękujemy. Komisja dyscyplinarna dodatkowo poucza klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski. Więc mocne zakończenie.
Tutaj widzę jakieś niepotrzebne na czacie zamieszanie, a my lubimy. Życzymy wam miłego dnia. Porządek i dyskusje na poziomie kultura obowiązuje zawsze. Możemy się spierać, kłócić. Widzę, że Paweł jest naprawdę to, co go czeka w najbliższych tygodniach. To jest piękna robota dziennikarska. Ja sam tu przyjechałem pełen emocji związanych ze zmianą trenera Legii. Roman Kołtoń, Paweł Głaszewski, bardzo dziękujemy.